Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony, witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś zapraszam was na spakowanie paczki dla Top Donatora miesiąca września. Po raz kolejny bez niespodzianek, strachy na lachy, został Top Donatorem września, ale z tego co wiem, już października nie będzie. Co znajdzie się w paczce dla Top Donatora miesiąca września? Przekonajmy się, zacznijmy spakowywanie. Oczywiście klasycznie zaczynamy od przekąsek z dzieciństwa. Tym razem w paczce znajdą się chrupki kukurydziane, takie wiecie, to są akurat w wersji mini, że się je kleiło na ślinę. Andruty, owocowy ryż preparowany, gumy turbo, a także gumy Donald. A to wszystko trzeba czymś popić i wyjątkowo tym razem nie ma osobnej kategorii gadżety dla wspieracza, to znaczy z kategorii związanej ze wspieraczem. Po prostu będziemy to wszystko mieszać i moi drodzy, popitką będzie Coca-Cola z Deadpoolem Marvelowskim. Oczywiście jak doskonale wiemy, Strach jest fanem Marvela i jeszcze jest fanem piłki nożnej i proszę bardzo, Ice Tea Maradona również dla Strachego. Kończąc kwestię jedzenia, medal dla Top Donatora miesiąca, oczywiście czekoladowy medal z zawieszką, tak więc jest to. No i teraz już lecimy do klasycznych gadżetów. W tym miesiącu Hot Wheelsem jest Dodge Viper RT10, mówiłem o nim na jednym ze streamów. No niestety nie jest to mój kolor, jeżeli chodzi o samochód dzieciństwa, dlatego ten żółty wrzucam tutaj do paczki. Niestety streama z LEGO nie było w tym miesiącu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby LEGO również tutaj wrzucić. I tak wrzucam dwa polibagi. Pierwszy jest to LEGO Marvel Doctor Strange, natomiast drugi polibag jest związany z tym, o czym Strachy mówił na jednym z odcinków z Minecrafta. Czyli to, że Sonic jest jego jednym z ulubionych bohaterów dzieciństwa. Co prawda nie są to klocki stricte z Sonikiem, a z Kiki z Coconut Attack. Ale jest sonikowy zestaw LEGO. Będąc w tematyce klocków i tych minecraftowych i tych LEGO, tak to nazwijmy, ja wiem, że to składaliśmy kilka miesięcy temu i nie było to we wrześniu, ale z racji na zakończoną serię z pierwszego sezonu Minecrafta ze wspierającymi My World, czyli Terminator Creeper tutaj również ląduje do paczuchy. Składaliśmy ten zestaw na streamie, tak więc oczywiście Strachy, dostajesz dokładnie ten sam zestaw, więc wrzucam go sobie tutaj oczywiście rozłożony, tak więc sobie go pięknie złożyć, będziemy takiego Creepera Terminatora na półeczce. I zostając jeszcze w tematyce Minecrafta, nazwijmy to gadżet na życzenie. Minecraftowy zegarek. Tylko Discordowcy wiedzą o co chodzi, więc taki zegareczek z Creeperem również ląduje do paczuchy. Oczywiście nie może zabraknąć Mister X-owych skarpetek, no i powiem wam, że Strachy rozbija bank, że tak powiem, ponieważ no większość tych postaci Mister X-owych on już ma w skarpetkach. Na szczęście są różne wzory niektórych potworów i tak mamy Chuckiego, tym razem taki oto wzór Chuckiego, więc Strachy akurat jesień, długie skarpety ci na pewno przydadzą, takie z Chucky myślę, że będą idealne. No i moi drodzy, kończymy kwestię gadżetów, no i ostatnim gadżetem, chyba nawet muszę odsunąć sobie troszeczkę tutaj kamerę, ponieważ jest on naprawdę spory. Jest to Black Panther, jeżeli chodzi o Funko Popa, no kurczę, jest to strasznie duże, więc nie mam za bardzo jak tego pokazać, może jakoś tak, no kurczę, średnio. No w każdym razie, moi drodzy, jest to Marvel Black Panther, mam tutaj figurkę Czarnej Pantery na tle chyba pierwszego komiksu, okładka pierwszego komiksu z Czarną Panterą, jeżeli o to chodzi. Jest to, słuchajcie, jak słyszycie, taka jakby pleksa, więc to jest naprawdę taki całkiem fajny zestaw, całkiem inny zestaw, jeżeli chodzi o Funko Popy. No taki idealny, kolekcjonerski, naprawdę całkiem fajna figureczka, więc taka figurka z Czarną Panterą ląduje tutaj do tej paczuchy. Tak więc wrzucam, o czekajcie, średnio z miejscem, ale dobra, poradzimy sobie. Miejsca w paczce coraz mniej, a to jeszcze nie wszystko. Jeżeli chodzi o kwestie filmowe, no to wrzucam tutaj Strachemu jedną z bajek dzieciństwa, że tak powiem, może tak powiedzieć. Nie wiem, czy Strachy oglądałeś, ja z tego co pamiętam oglądałem, może nie stricte ten odcinek, ale również ze Spider-Manem było to związane. Spider-Man kontra Doc Ock i jest to bajka na VHS-ie, nie na VHS-ie, na VCD, na płycie, więc Spider-Mana tutaj ci dorzucam, jako że jesteś wielkim fanem, to oczywiście Spider-Man animowany tutaj musiał się znaleźć. Dajcie znaka, czy oglądaliście kiedyś ten naprawdę świetny tytuł, znaczy świetny, no po prostu dla mnie jest świetny, bo jest związany z moim dzieciństwem, więc no dajcie znaka, jak się na to zapatrujecie. Czas na przedostatni segment, czyli gry. No i klasycznie, moi drodzy, lecimy od mniejszych po większe. Dwie płytki z Klika, z grą Project Eden, coś tam jeszcze, tutaj War Commander, coś chyba takiego. Jako że był stream z gier wyścigowych, to wrzucam dziś Świat Przygód z Hugo. Super gry zręcznościowe, wygraj wyścig, to jest wyścig kurczaków, więc taka płytka z Hugo również się tutaj znalazła. No i teraz pudełeczka, moi drodzy. Było GTA 4? Było GTA 4. Co robiliśmy? Graliśmy w kręgle, więc Strachy, wrzucam ci kręgle. Jako pierwsza gra pudełkowa. Jedna z gier dzieciństwa, Kurka Wodna 3, Popoch w Kurniku. Gra, którą kupiłem na giełdzie komputerowej, mówiłem o niej na streamie.
Stranglehold, jedna z najlepszych części Call of Duty, czwóreczka Modern Warfare. Wracając jeszcze do tematyki wyścigowej, były wyścigi, co prawda akurat tej gierki nie było, ale uważam, że jest ona całkiem fajna, więc też ją tutaj wrzucam. Grid, nowy zafoliowany Day One Edition, folia jest cały czas na tym gridzie, więc zafoliowany grid również tutaj ląduje. I ostatnią grą, a raczej pudełkiem z grą jest, moi mili państwo, Counter-Strike Antologia. Strachy był jednym z top donatorów tygodnia, dlatego dostał gifta na Steamie z grą Counter-Strike 1.6 plus Condition Zero, dlatego postanowiłem wrzucić mu pudełeczko, żeby jeszcze chłopak na półeczce miał tego CS-a. Oczywiście podpiszę tego CS-a, żeby również autograf znalazł się na pudełeczku. I moi drodzy, ostatnią rzeczą, klasycznie nie może zabraknąć zdjęcia asasyna z autografem. Nie ma jeszcze autografu, będzie autograf, z tyłu będzie oczywiście dedykacja i podziękowanie za wsparcie miesięczne. Tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o paczkę dla top donatora miesiąca września. Jak oceniacie tą paczkę? Co podoba Wam się w niej najbardziej? Piszcie koniecznie w komentarzach. No i pamiętajcie, jeżeli Wy również chcecie zawalczyć o taką paczuchę, wystarczy być top donatorem miesiąca i wtedy otrzymujecie paczkę z gadżetami. Jak widzicie, są i gry, i skarpetki, i jakieś tam jedzenia, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pamiętajcie, że jeszcze są tutaj gadżety związane z moim kanałem, ale tak jak już niejednokrotnie mówiłem, gadżety są tylko i wyłącznie dla jednej osoby, ponieważ szczerze wam powiem, że trochę mi się kończą, więc muszę z tym uważać. No i pamiętajcie, że również jest tutaj Mister X-owa podkładka od yourpad.pl, ale jeden top donator to jedna podkładka, więc strachy, nie ma tych podkładek już pięciu, tylko ma jedną. Każdy top donator to jedna podkładka. Póki to taką podkładkę ma Strachy, Kamala i Bartix, ale Bartix wygrał ją w naszym wielkim teście wiedzy Mister X. To tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało, jak oceniacie tą paczkę. Co z tej paczki podoba mi się najbardziej? Zapraszam Was na streamy co piątek na Twitcha o godzinie 20. Jeżeli chcecie poznać cały rozkład, jeżeli chodzi o filmy i streamy, link do tego filmu macie w opisie. No i to tyle, nie przedłużając, jeszcze raz dzięki za uwagę, dzięki Strachy za topkę września. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!